Opole zaczyna żyć festiwalem. Dobry wieczór, Hanna Honisz, zapraszam na rozmowę dnia z Markiem Sierockim, rzecznikiem prasowym 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Witam Pana bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witam serdecznie. 61. Festiwal, wiele lat minęło. Czy Pan pamięta ten pierwszy, właśnie tutaj w Opolu? No, pierwszego nie pamiętam, bo Swój miałem wtedy... pierwszy. Y, byłem zbyt młody. Mój pierwszy pamiętam doskonale, to był... Rok 1987, konkurs debiuty. Wspólnie z Wojtkiem Reszczyńskim prowadziliśmy ten konkurs. To nie było w amfiteatrze, tylko w teatrze Kochanowskiego. Młodym wykonawcą towarzyszył Alex Bent, ale potem po nagraniu tego koncertu, bo on był emitowany z jakimś opóźnieniem, przyszliśmy wieczorem na koncert festiwalowy do amfiteatru, który od dziecka oglądałem w telewizji. Amfiteatry, i raptem na żywo byłem w tym miejscu, gdzie powstawały piękne, niezapomniane polskie przeboje. To było ogromne przeżycie dla mnie. No i tak do tej pory przyjeżdżam na ten festiwal z małymi przerwami. Sześć razy byłem dyrektorem artystycznym, chyba szósty raz jestem rzecznikiem prasowym. No i też wiele lat prowadziłem różne koncerty, pisałem scenariusze. Dlaczego ten festiwal jest taki wyjątkowy? Bo wyjątkowa jest polska piosenka, wyjątkowa jest Opole. to Miasto od pokoleń kocha yy, muzykę. Przez lata, kiedy tu przyjeżdżam, jeszcze przed festiwalem, to często z mieszkańcami rozmawiam, zaczepiają w trakcie, jak idę na przykład do amfiteatru i rozmawiamy sobie o polskiej muzyce. Opole kocha naprawdę też. To wiem od Edyty Górnia, która stąd pochodzi, od Michała Bajora, który w tym roku będzie miał piękny jubileusz, też Opolanin. I to widać, słychać, i to się czuje, tę atmosferę w mieście. No i też tradycja, która została zbudowana podczas poprzednich 60 edycji, to jest coś, co nie ma żadnego wymiaru, nie wiem, jakiegokolwiek. Tradycja jest bezcenna. Co składa się na tę tradycję? Deszczowa pogoda, debiuty, premiery, a może coś innego? Ja myślę, że wszystko tak po trochu, ale najbardziej to jednak chyba te premiery i debiuty, bo to tu rodziły się wielkie przeboje, tu rodziły się wielkie kariery. Ewy Demarczyk chociażby, wielu innych, w roku 78 zespół Baim zajął drugie miejsce, nie pierwsze na debiutach, ale do dziś pamiętamy piechotą do lata i pamiętamy debiuty zespołu Baim, Pamiętamy debiuty właśnie Michała Bajora, Mietka Szcześniaka, Edyty Górniak, ci artyści tutaj w konkursie debiutów startowali. Pamiętamy takie przeboje jak chociażby Zabrałaś mi to Romana Gerczaka, Bal Wszystkich Świętych, Budki Suflera, Baśkę Wilków, Powiedz zespołu Ich Troje. No, jest z tych przebojów, które tu powstawały, które tu wygrywały premiery, całe mnóstwo. Kto ma lepszą intuicję, który utwór stanie się przebojem i który artysta zasługuje na miano gwiazdy? Publiczność czy jury? Ja myślę, że jednak publiczność. Często jury krzywdziło niektórych wykonawców, jak chociażby Janusza Laskowskiego, kiedy zaśpiewał kolorowe jarmarki i dostał jakieś oceny typu 0-1. Maryla Rodowicz kilka miesięcy później zaśpiewała tę piosenkę i wygrała festiwal w Sopocie. Myślę, że w ogóle dla artystów nagrody przyznawane przez publiczność są najbardziej cenne, bo to pokazuje, że ich kochają i że są potrzebni. Zmieniały się trendy muzyczne. Jak to wyglądało dawniej, jak teraz? Jaka muzyka ma szansę właśnie przebić się tutaj na ten festiwal? Jedyne, co jest wspólne od początku, to orkiestra. Oczywiście skład się zmienia, styl aranżowania utworów też się zmienia, skład się zmienia, ale zawsze ta orkiestra towarzyszy. No, kiedyś to były piosenki poetyckie, bardzo dużo było takich tekstów no, mocno poetyckich. Potem era big beatu, era muzyki rockowej, lata 80., -te, 90. -te, sporo wykonawców rockowych, nawet koncerty Rock Noc w Opolu były specjalne. No dziś też ten repertuar, jak sobie posłuchałem piosenek, które są w premierach, to każda z nich jest inna. Są i takie brzmienia popowe, nawiązujące do lat 80., brzmienia rockowe. To dobrze, że jest urozmaicony taki koncert, taki konkurs, bo mamy z czego wybrać. Artyści na przestrzeni tych lat musieli zmagać się z różnymi wyzwaniami i przeciwnościami, nastrojami społecznymi, politycznymi. Z tym na przykład, że trudno było piękną kreację sobie stworzyć, trzeba było mocno uruchomić swoją kreatywność, ale takim wyzwaniem również była cenzura. Tak. I poniekąd ta cenzura wyzwoliła w autorach. Niesamowite zdolności. Potrafili tak napisać tekst, żeby, żebyśmy my mogli odczytać to drugie. Dno. A artyści wyrazić siebie. A artyści wyrazić siebie. To było trudne. Wracając do tych strojów, pamiętam, jak opowiadała mi i Alicja Majewska, i Maryla Rodowicz, jak powstawały kreacje na ich występy. Często u tej samej Krawcowej szyły, i parę razy zdarzyło się tak, że jedna i druga miała wyjść w tej samej. Sukience w bardzo podobnej. Nie było takich materiałów, nie było takich możliwości jak dziś. Czasami korzystano z rzeczy gotowych, no a czasami tworzono z niczego stroje. Zmieniała się moda, fryzury, makijaże, styl występowania, ale jednak byli artyści, którzy swoją charyzmą, niezależnie od mody, potrafili przekonać od razu do siebie publiczność. No myślę, że tak. Do nich właśnie należy wspomniana Alicja Majewska, Maryla Rodowicz. Irena Santor, Ewa Demarczyk, laureatka pierwszego festiwalu, tu zaczęła się jej kariera, tu narodził się ten Czarny Anioł z Krakowa, i myślę, że to jest takie odpowiednie miejsce. Jest magia tego miejsca, to jest historia, tyle lat, i myślę, że coś tam gdzieś w tym powietrzu w amfiteatrze jest takiego magicznego. Dwa razy w amfiteatrze się nie odbył festiwal. Raz w stanie wojennym, kiedy w ogóle się nie odbył, i raz, kiedy odbywał się poza amfiteatrem, kiedy amfiteatr był remontowany, ale wtedy też tak została stworzona publiczność i scenografia festiwalu, że jak dzisiaj ktoś ogląda z tamtego roku sprzed kilkunastu lat, to myśli, że to, to było w amfiteatrze, trudno poznać. Dlaczego warto włączyć telewizor albo przyjść na koncert w najbliższych dniach? Czym będzie ten koncert, ten 61. festiwal się wyróżniał? Niedawno rozmawiałem z muzykami włoskiej grupy The Colors. To ci od ubiegłorocznego szlagieru Italodisco też w tym roku występowali w Opolu. I zapytałem się, czym dla nich jest San Remo? Powiedzieli to proste. Jest tylko jedna rzecz dla Włochów równie ważna to jest Mundial. Czyli Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Dla nas w tym roku Mistrzostwa Europy. Ale oni odpowiedzieli, że całe włoskie rodziny siedzą i oglądają. Ja pamiętam taką tradycję z mojego domu rodzinnego: czarno-biały telewizor, bo na takich przez wiele lat oglądaliśmy festiwal, gdzie cała rodzina była, bo babcia, dziadek, rodzice, ja gdzieś tam mały brzdąc też oglądałem. Ba, sąsiadki przychodziły do mamy i oglądaliśmy to wspólnie. I pamiętam te dyskusje, właśnie o strojach, o fryzurach. Zobacz, jak wygląda loska, jaką ma fryzurę. Zobacz, jak rodowicz się wystroiła. To piękne rzeczy. I myślę, że ja i wielu moich rówieśników wyrosło na tej tradycji oglądania, słuchania opola. I dlatego warto włączyć. Tradycja to jest coś pierwszego, ważnego. Coś, co trudno się buduje, łatwo zburzyć. Natomiast program w tym roku jest naprawdę bardzo dobry. Ja myślę, że to zadowoli każdego. Solą tego festiwalu są konkursy, czyli premiery i debiuty. Szczególnie debiutanci pokażą się w trudnym repertuarze Czesława Niemena, ale myślę, że jak ktoś sobie da radę z utworami Czesława Niemena, to potem da sobie radę w pracy na estradzie. Wraca kabareton, będą super jedynki. No, i wreszcie zapraszam bardzo gorąco i serdecznie na koncert pamięci Janusza Kondratowicza. Za miesiąc minie 10 lat od śmierci autora, poety, dziennikarza, promotora muzyki. To był człowiek, który jest, był zasłużony dla tego festiwalu. Nie tylko pisał piosenki takie jak Tyle słońca w całym mieście, czy zakochani są wśród nas, czy powrócisz tu, które tu zdobywały nagrody, ale też pracował na warsztatach z młodymi. Adeptami sztuki wokalnej, tymi, którzy potem śpiewali na debiutach. On prowadził te warsztaty, dawał rady, opiekował się. To było piękne, kiedy artysta dojrzały przekazywał taką pałeczkę kolejnemu pokoleniu. Często znamy wykonawców tych utworów: Anny Jantar, Irene Santor, Krzysztofa Krawczyka, Czerwone Gitary, bo dla nich Janusz pisał piosenki. Nie zdajemy sobie sprawy. Kim był ten artysta takiego może drugiego planu, ale bez tych jego tekstów nie byłoby takich przebojów. On zaczynał w latach 60. -tych. W 70. to chyba było apogeum jego mm, pisania przebojów, ale w latach 80. napisał jeden z najpiękniejszych tekstów do muzyki rockowej, to balladę, Zaopiekuj się na zespołu rezerwat. Warto oglądać, Myślę, warto uczestniczyć warto. w różnych wydarzeniach około festiwalowych. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo Moim proszę. gościem był Marek Sierocki, rzecznik prasowy 61. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę miłego wieczoru.